Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z zakupami z Temu. Ja już sobie wszystko odpakowałam, żeby Wam tutaj też nie szeleścić i od razu pokazać, co zamówiłam. Natomiast jeśli jesteście nowymi użytkownikami aplikacji Temu, to możecie otrzymać zniżkę. Zostawię Wam specjalny kod w opisie albo się tutaj jeszcze wyświetli, dzięki któremu będziecie mogli otrzymać zniżki nawet do 90% oraz dobre sobie tam kupony o łącznej wartości 400 zł, więc warto zajrzeć. A oczywiście spis produktów i linki zostawię Wam w opisie. I oczywiście to, co ja najbardziej lubię w Temu, to jest darmowa wysyłka, darmowe zwroty. Nie zawsze tak jest, nie wszędzie tak jest, więc to jest naprawdę mega wygodne. A teraz rzeczy, które naprawdę mi się bardzo mocno przydadzą i które mi się spodobały. I mam tutaj też różne pierdółki, ale zaczniemy od tych praktycznych. I słuchajcie, pierwszą rzeczą jest taki organizer do lodówki. Ja już go widziałam w internecie, już on mi się gdzieś przejawiał. To jest taka taca obrotowa, gdzie możecie sobie postawić sosy, dżemy i tak dalej. Ja mam zamiar uporządkować lodówkę i właśnie tamto postawić taką tackę, żeby nie trzeba było wyciągać, wiecie, z tyłu, tylko wszystko mieć tak fajnie z przodu. Więc bardzo, bardzo fajny gadżet. Widziałam, że czasem ludzie mają w kuchni po prostu postawione coś takiego i mają tutaj różnego rodzaju sosy, oliwy, więc co tam chcecie, można sobie włożyć. Naprawdę fajna sprawa, taki talerzyk. I jeśli chodzi o kuchnię, mam jeszcze drugą rzecz, ponieważ przede mną takie duże porządki z kuchni, ale coś tam jeszcze chcę sobie pozamawiać, żeby fajnie w półkach poukładać, ale mam też taki uchwyt na łyżki oraz tutaj możecie sobie przyczepić pokrywkę od patelni czy też garnka, więc fajna taka sprawa, żeby Wam nie ciekło na blat. Ja zawsze kładłam papier, teraz będę sobie kładła to i będzie mi wygodnie. I jeśli chodzi o dom, mam jeszcze taką poszewkę, już pomału się szykuję na jesień, także taka poszewka, muszę jeszcze tutaj poukładać inne poduszki, chociaż może ona pójdzie do salonu, no nie wiem, jest przepiękna, w ogóle myślałam, że jeszcze jedną sobie zamówiłam takiego liścia, ale gdzieś mi to umknęło, więc będę musiała domówić, żeby tak do siebie fajnie pasowały, ale jest naprawdę fajna i taka mięciutka. Ja zresztą z Temu już poszewki mam i dobrze mi się sprawdzają. Mam tutaj trochę rzeczy dla dziewczyn, ale dobra, jeszcze rzecz do kuchni, jest to taka taca silikonowa, szybko schnąca. Ja kiedyś coś takiego miałam i kupowałam to gdzieś stacjonarnie. To jest świetne rozwiązanie, jeśli macie suszarkę, która jest często przepełniona, albo nawet nie macie suszarki, bo wystarczy, że sobie to postawicie na blacie i możecie tutaj położyć kubki, wszystko to, co umyjecie ręcznie i to Wam wyschnie. Tacę też można prać, z tego co pamiętam, ja chyba też ją prałam na jakimś delikatnym delikatnych ustawieniach w pralce i jest to naprawdę spoko, bo czasem właśnie nie wszystko się na suszarce mieści. I teraz gumki, spinki, bo u nas gumki po prostu są gubione notorycznie. Gdzieś Lili biega na jakiejś sali zabaw, na placu zabaw, gdzieś idzie do babci i zawsze wraca bez gumek. Ona ma takie lejące, śliskie włoski i po prostu chyba jej te gumki spływają, zjeżdżają, więc gubi wszystkie, jakie by nie miała. Ale te zamówiłam dla siebie, do moich włosów, bo ja też nie mam gumek. Więc te mi się bardzo spodobało, bo są takie super mięciutkie. Zobaczcie, jakie śliczne do włosów. No wyostrzu mi się. O, takie piękne tutaj są kolorki. Takie pudrowo-różowe. Może powinnam wybrać bardziej jesienne, ale jeśli się orientujecie, to ja nie jestem jesieniarką. U mnie raczej wiosna, lato w głowie przynajmniej króluje cały rok, więc takie piękne kolory na pewno mi się przydadzą i będą do włosów pasowały i do strówek na co dzień. Ale zamówiłam też takie brązowe tutaj akurat dla Lili. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak Wam pokazywałam ostatnie zakupy z Temu, to tam były takie kwiatuszki i bardzo je lubimy. Świetnie nam się sprawdzają, mamy kolorowe, a teraz zamówiłam dla Lili takie brązowe, ale chyba sobie też jej porwę, jak tam jakiś robię sobie makijaż albo coś. Zobaczcie, przepiękne. Do brązowych włosów mega ładne. Mega ładne gumeczki. I zamówiłam całą taką paczkę gumek kolorowych do warkoczyków, do kiteczków. No wiadomo, zawsze się takie rzeczy przydają. I dla Melu... A, jeszcze dla mnie spinki. O tak, klamrę to jest coś, co potrzebowałam. I klamerki mam w 4 różnych kolorach, więc też są fajne. Zobaczcie, takie neutralne, do wszystkiego pasujące. Brązowe, czarne,
kremowe i takie białe, więc tutaj bez problemu można sobie włoski cyk zapiąć, a to nie jest zawsze, nie zawsze klamry pasują na moje włosy, zazwyczaj one pękają, bo są za małe, a te wydaje mi się, że będą dobre, w ogóle są bardzo takie masywne i duże, nie wiem czy widzicie, zobaczcie, prawie na całą moją rękę, więc są duże i myślę, że moje włosy utrzymają bez problemu. I jeśli chodzi o włoski, to jeszcze na głowę Meluni zamówiłam taką opaskę na jej urodziny, bo niedługo ma roczek, więc będzie cudownie wyglądała i tutaj mam taką stylówkę, którą chcę jej ubrać jak do zdjęć, do sesji, na pierwsze urodziny, zobaczcie, jakie to jest piękne, taki buziaczek z jedyneczką, my first birthday oraz nie mogę, po prostu ja kocham ubranka niemowlęce, kocham. Więc Melunia będzie miała taką sesję, zrobię jej tutaj nóż na łóżku w domu z jedyneczką i jeszcze do tego ta piękna, urocza opaska i do tej stylówki piękny baner. Zobaczcie, jaki on jest śliczny, taki boho. O, te frędzle mi latają, zobaczcie, jakie cudo, 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 cudo. Z numerem 1, z takimi frędzelkami, no to jest przepiękne. Więc nie mogę się doczekać, aż to przywieszę. Muszę pomyśleć, gdzie. Widziałam takie sesje, że suszarkę się rozkłada na pranie, wiesza z dwóch stron i dziecko w środku, więc chyba to zrobię. No przepięknie to będzie wyglądało. I jeszcze ta sukienka. Bosko. I mam tutaj jeszcze dwie rzeczy do włosów, mianowicie opaski, tą zamówiłam dla Lili. Ona ostatnio lubi opaski, więc tutaj dla niej w takim kolorze, jak widzicie, brązowym po prostu, żeby jej włoski nie latały. I taka czarna materiałowa dla mnie, bo często jak się maluje, to nie mam właśnie opaski, a widziałam, że dużo dziewczyn właśnie teraz ma takie grube, więc mi się przyda, bo ja mam tylko jedną opaskę i czasem gdzieś mi się zawieruszy, a tą, chociaż trochę jest trochę duża, jak mam głowę. No nieważne, na pewno będę używać jak jakąś, wiecie, maskę będę robiła albo pielęgnację. Zaraz sobie zaniosę do łazienki i będzie w użyciu. A, tutaj jeszcze mówię, bardzo dużo mamy gumek do włosów, bo to jest coś, co używamy codziennie i nam się gubi, ale wzięłam jeszcze taką białą gumeczkę, no prawdopodobnie na urodziny albo na chrzciny, bo idziemy niedługo, także zobaczymy, komu się bardziej przyda, czy Lili, czy Melunie, bo Melunia już dużo włosów ma. I słuchajcie, taki gadżet hit, tak mi się przynajmniej wydaje, widzę go mnóstwo w internecie i to nie to, żebym ja musiała go mieć, bo widziałam go w internecie, ale wydaje mi się, że jest bardzo przydatny, mam nadzieję, że utrzyma mój telefon. To jest taka, taka przystawka, przyklejamy tutaj do telefonu i do tego przyczepiamy telefon i możecie, tutaj przyczepiacie telefon, a przystawkę gdzie chcecie, do lustra, nie wiem, windzie, gdzieś, gdzie chcecie coś nagrać i nie potrzeba statywu, więc wydaje mi się, że jeśli to będzie trzymało telefon chociaż na chwilę, na czas nagrania, to będzie to naprawdę mój hit i odkrycie. Zamówiłam jeszcze sobie takie małe karteczki, tutaj sobie włożę do biurka, zawsze jakieś takie rzeczy muszę zapisać. Lubię w ogóle takie wszystkie myśli, plany, jakieś filmy i tak dalej sobie zapisywać, więc mi się przydadzą. I teraz dwie rzeczy dla dziewczyn. Pierwszą rzeczą jest taka gra. Ja w ogóle myślałam, że to trochę inaczej wygląda. To jest drewniany mężczyzna. Tak się nazywa. Jest to taki, zobaczcie, ludzik, którego ustawiacie według plansz. Ja szczerze mówiąc myślałam, że to są patyczki i te patyczki się ustawia. A okazuje się, że on tutaj jest, taki fajny gościu, on jest jeszcze taki sztywny, bo dopiero chyba pierwszy raz wyciągam. On jest tutaj, jak widzicie, pozaczepiany już i do tego mamy różnego rodzaju plansze i karty i możemy tutaj sobie go ustawiać według tych kart, więc bardzo fajna zabawa, bardzo fajna sprawa, mam nadzieję, że Lili się spodoba i będzie też fajne gdzieś na wyjazd albo gdzieś jak idzie, nie wiem, właśnie do babci, żeby coś małego ze sobą wziąć do zabawy i do układania. Ona lubi takie łamigłówki, więc myślę, że jej się spodoba. I słuchajcie, wzięłam coś, co wydaje mi się również jest hitem po prostu w wakacji. Mnóstwo osób to polecało w internecie, na Instagramie, przede wszystkim w rolkach i nie rolkach. To są takie żyrafy przystawki. Je się tutaj do siebie, wiecie,
przyczepia. I możecie te żyrafki rozciągać jak chcecie. Nogi, ręce, właśnie jedna do drugiej przyczepiać na okno, na przykład w samochodzie, w samolocie. No po prostu taka rzecz do zabawy dla dziecka w podróży, bo jest też malutka i właśnie można sobie wyginać, łączyć, wiecie, jak dzieci obok siebie siedzą, sobie te żyrafki łączyć. Są przeróżne kolory dostępne, ja akurat wziąłam 3 i myślę, że nam starczy. Jestem ciekawa, jak się dziewczynom spodobają. I tutaj mam ostatnią rzecz, jaką miałam zapakowane te wszystkie rzeczy. To jest takie kremowe, duże pudełko Organizer, który poleci prawdopodobnie do szafy w wiatrołapie, bo tam ostatnio robiłam porządki i myślę, że tam będzie idealne miejsce. Powkładam sobie tutaj jakieś czapki, jakieś takie rzeczy, więc mam nadzieję, że no wejdzie tam na pewno, bo jest bardzo duża i jak możecie zobaczyć też pojemne. I to by było moje całe zamówienie, także dajcie mi znać, co Wam się z niego najbardziej podobało, bo ja nie mogę się doczekać sesji właśnie z tą jedyneczką. Nawet się nie spodziewałam, że to będzie naprawdę aż tak pięknie wykonane i tak ładnie będzie wyglądało, więc ta girlanda i to ubranko to jest jakiś hit i nie mogę się doczekać tej sesji. Link oczywiście do wszystkich rzeczy, tak jak mówiłam, zostawiam Wam w opisie. Możecie też tam zgarnąć kupony oraz zniżkę na te produkty. No i co, wystarczy chyba ściągnąć aplikację do tego, żeby z niej skorzystać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa!